Paweł z Piwnego Klubu. Ostatni dzień Bilgoszczy, stoisko Browar Różyka Piwa. Spotykamy się po raz pierwszy. Cześć chłopaki. Także trochę podegustujemy, trochę porozmawiamy i zapytam was może na początek o coś poza piwem. Jak to się zaczęło? To znaczy, skąd jesteście w ogóle, gdzie ważycie, kiedy zaczęliście? Opowiedzcie krótko o swojej historii. Jesteśmy z Bydgoszczy, tak jak ten festiwal. Ważymy, no... Kolejny raz lansuje się browar. Ten browar Dziki Wschód to chyba jakiś problem, bo cały czas musi się lansować. Dzicy ludzie. Okej, przepraszam. Spokojnie. No to piwo domowe, no to już 4 lata gdzieś ważone jest, co najmniej. No będzie 4 lata. Dodatkowo... co do ważenia. Ważenie w Kłodawie, browar Zodiak. W przyszłym tygodniu ważymy w browarze Czarnowca, w Semlinie na północy. Ważymy tam, gdzie się tak na razie da, gdzie jest wolny sprzęt. Skąd to się wzięło? No właśnie z browaru domowego, z jakichś głupich filmików z internetu i o dziwo nie był to koper, jak wiele osób myśli. Jakieś tam małżeństwo na przykład, które gotowało sobie w domu piwo, czy jakiś pan sobie w ogrodzie gotował. No na tej zasadzie ważyli. Okej, kiedy wystartowaliśmy? Zawsze lubiliśmy, więc trzeba było nie tylko pić, ale trochę uzupełnić niedobory, które wypiliśmy, więc trzeba swoje zrobić. Znając życie, wcześniej się znaliście, byliście kolegami, cały czas tam przyjaciół. Znamy się z 15 lat. Czyli taka standardowa historia, bardzo piękna zresztą. No to nie wiemy, jakie historie nie znamy. Standardowa historia, że rzucili pracę w korporacji. No właśnie, tak, albo no, tak pracowaliście w korporacji wcześniej? Nie, wcale. Rozumiem. Dobra, kiedy wystartowaliście? W październiku ubiegłego roku, pierwsze piwo zlane w połowie stycznia. Czyli nie cały rok, no to wcześniej. A to już 4 miesiące piwo na rynku jesteśmy w sprzedaży. A no tak, no bo przecież... No tak. Do roku jeszcze dalej. Ale jest już ciekawie, jest West Coast, jest właśnie Hoppy Zealand, New Zealand Hoppy Meat. To jest piwo najświeższe, zapytałem jakie tak, macie. To jest piwo, butelki są dostępne od wczoraj. I czuć te świeże, naprawdę bardzo fajne. Hoppy Wheat, czyli jakimi drożdżami, do pewnie jakimiś 0,5. 0,5, w miarę neutralne drożdże, miały być jak najbardziej neutralne drożdże. I do tego duża ilość chmielu nowozelandzkich, Orbit, Motueka, Waimea, danych i do gotowania na gorycz i na końcówkę gotowania i do Whirlpoola, dodatkowo na cichą fermentację, żeby uzyskać i smak, i gorycz, i zapach, jak najwięcej wyciągnąć konkretnie z tych chmieli. Fajne owocowe, takie pomarańczowe, słodkie owoce, takie słodkie owoce. No ja też tak. Jest to piwo grzane. Masz kamera. Piwo grzane akurat. Okej, drugie piwo, jak już przeszliśmy do piw, czyli Coffee Rice Stout, ja sobie mylałem. To jest kawowy stałcik dość lekki. Bardzo kawowy rzeczywiście. Bardzo, no to bardzo, bardzo dużo kawy, wsypaliśmy pełne ziarna do leżaka. To takie piwo grzane. Aż taka, fajne kurde, aż taka kwaśność z espresso mi przypomina. Taką kwaśność kawową, a nie słodową, nie? To jest kawa espresso Mojere, zsypana wiele kilo kawy, bo do tanka wsypana. Szukaliśmy odpowiednią kawę. No, jest taki kwaśny. Kwaskowość, do tego jakieś tam lekkie nuty czekoladowe, orzechowe. Tak, jest takie słodko-kwaśne jak dla mnie, ale właśnie kwaśność jest tylko od kawy. Znaczy, nie wiem, czy jest tylko od kawy, ale ja czuję, jakby było od kawy. Fajne piwo. Z kolei, żeby troszeczkę kawę przełamać, a może nie tyle przełamać, ale je wyłagodzić, to jest właśnie płatki owsiane i wysycane azotem, także żeby nie tylko na samej kawie się odbierało. Fajnie. I CDA, czyli Prabubr, no to już kaliber ciężki. To jest imperialna wersja Black Ipy, która kierunkowała się w stronę American Risa. Piwo no, mocne, 23 balinga, dużo chmielu, amerykańskie chmiele połączone z gorzką czekoladą. Takie było założenie. No i efekt jest uzyskany taki, jak oczekiwaliśmy. Te piwo było kilka razy domowo ważone. Okej. Jak długo leży? Takie rzeczy często się kończą. No to jest one w październiku. Dlatego lepiej wypić. Fajnie, znaczy... To oczywiście ciężki kaliber, ale dość owocowy, bym powiedział. Tak, no jest sporo... Bo tak ma być. No, amerykańskich chmieli to jest... A jakich chmieli? Na przykład Cinka, standardowy chyba chmiel amerykański. Super, ja uwielbiam sobie. Dobra. Powiem tylko, że zbierało jakby najlepsze recenzje wśród znajomych na ważeniu domowym, no to stwierdziliśmy, że jak ruszamy z browarem, to... Jest najbardziej niespotykany, też było tak określane. No tak, Imperial CDA to rzadko się. Kiedykolwiek ja miałem okazję pójść. Dobra, zapytam o wasze plany. Coś się pojawi w najbliższym czasie takiego ciekawego, nowego? Wszystko jest już gotowe, ten tydzień czeka na zlanie APA. O super, na lato jak zaraz. APA tutaj akurat troszkę rzadziej używane chmiela jak Azaka czy Galena będą użyte. Jaki pomysł na piwo? Ma być owocowe, czy bardziej leśne, czy bardziej ta APA? Ma być cytrusowe. Cytrusowe. W każdym razie cytrusowe, ale uzyskane trochę właśnie innymi chmielami niż typowa cidra, bo za często mieliśmy
mieliśmy citrę, sinuka, to chcieliśmy troszkę inne chmiele użyć, więc użyliśmy cztery chmiele. Tam sumit na przykład. Dużo ludzi mówi, że cebula jest dla mnie, nie jakoś. Nawet piliśmy niedawno piwo, które miało mieć cebulę. Uniono to raz pod ziemią, a jeszcze albo z pracowni. No, ale w każdym razie której z i nie było wcale cebulowe. Ale tak by było, to niekoniecznie musi być złe. Ja nie, no, ale no, chcieliśmy, żeby było cebulowe. No i super. Ale nie było. Tak, ale niestety, że nie było. Nie było dobre, ale no, nie cebulowe. Nie cebulowe. W porządku. Spoza piwnych planów, gdzieś was będzie bardziej widać na jakichś festiwalach może, albo gdzieś na planu przejęcia. Każdy duży festiwal w Polsce staramy się być. Na Wrocław? Będziemy we Wrocławiu, w Krakowie. No, a, no to się to tak ostro. Niektóre imprezy to są jeszcze takie nie do końca. Jesteśmy jakby brani pod uwagę przez organizatorów, ale jeszcze nie jest to dopiero. Rozumiem. Więc to największych festiwali na pewno nas nie będzie w Warszawie, a na resztę staramy się wejść. No i na pewno będziemy w Krakowie za dwa tygodnie. Tak, ale podczas Warszawy nie będziemy się nudzić, bo będzie grano przejęcie w Krakowie, także... To się spotkamy. Jeszcze jedną rzecz zapytam. Skąd pomysł na nazwę i te wszystkie tam bobry, rzeka piwa, wiele spotkań przy piwie. Ale nie ma to jakiejś, nie wiem, jakiejś wielkiej historii, że akurat to przypadek, czy tak wymyśliliście po prostu? Bobry akurat u moich teściów na wsi często robią szkody, to takie śmieszne zwierzątko. Akurat nam się dobrze kojarzy. Fajne zwierzątko. Fajne, tak, jak pomysł, tak powiem, sam się zasugerował, został zaaprobowany przez resztę. Szukaliśmy jakiegoś przyjaznego w miarę imisz takiego przyjaznego zwierzątka, wcale żeby to nie było jakoś zbyt mroczno, czy coś w tym desenie. No to jeszcze kamera CDA. Dobra, tyle, dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia w takim razie na pewno w Wrocławiu. Nie będziemy w Warszawie, ale nas nie będzie. Później Wrocław, Kraków. Nie, Kraków, Wrocław, przepraszam. I potem Gdańsk, dokładnie. Trzymajcie się na razie, dziękuję wam bardzo. Rzeka Piwa, Festiwal Bydgoszcz. Na razie.